Kiedy urodził się mój syn, bardzo dbałam o to, żeby wszechstronnie się rozwijał, więc ciągałam go po różnych zajęciach. Między innymi byliśmy na zajęciach w kinie Luna i na tych zajęciach mój syn zrobił papierowy medal. I nagle szał wyścigów ogarnął cały jego pokój. Wszystkie miśki, samochodziki, nie wiadomo co, ciągle wyścigi i ciągle było wręczanie medalu. I w pewnym momencie medal papierowy tego nie wytrzymał, więc mój syn przyszedł do mnie i powiedział: mamo, potrzebuję prawdziwego medalu. I ja sobie jakoś tak, skąd wziąć taki prawdziwy medal? Przypomniałam sobie, że czytałam, że jest jakiś bieg i że tam wszystkim biegaczom, którzy go ukończą, dają medale. No i się okazało, odwróciłam do tej informacji, okazało się, że ten bieg to jest 31. maraton warszawski, że owszem, wszystkim, którzy ukończą, dają, więc ja się zapisałam. Wtedy jakoś do mnie dotarło, że to 42 km to nie jest tak, jak myślałam, że tu tam Nowy Świat, krakowskie przedmieście, dwa kółeczka i zaraz będę z powrotem, tylko że to jest faktycznie kawał drogi. Taki strach się pojawił, ale wtedy uwierzyłam, że to jest coś magicznego i ja, że ten maraton przebiegnę. Poznałam mnóstwo fantastycznych ludzi, którzy mnie tam na tej trasie pomagali, dopingowali, mówili: dasz radę. Jak przybiegłam po 6,5 godzinie znowu na krakowskie przedmieście, jak minęłam metę, to taka euforia we mnie była. Ja sobie zdałam sprawę, że po prostu mogę wszystko. Jakby mi ktoś wtedy powiedział: słuchaj, jest wagon węgla do rozładowania, to ja bym powiedziała: piszę się na to. Naprawdę, to było coś po prostu niezwykłego. Ta euforia trwała jakieś 10 minut. Potem zaczęłam czuć ból całego ciała, usiadłam pod ścianą Biblioteki Rolniczej i płakałam, bo okazało się, że muszę jeszcze dojść do tramwaju i wrócić do domu. Miałam chyba z pół godziny tak siedziałam, potem się jakoś ogarnęłam, wróciłam do domu. Przywiozłam mojemu synowi ten medal i on ma go do dzisiaj. To jest chyba jego taka ulubiona, najwspanialsza pamiątka i rzecz, z którą się nie rozstaje. Zawsze gdzieś wchodzę do jego pokoju i widzę, że ten medal gdzieś jest.